Dzień dobry, cześć i czołem, witam was już w ostatnim odcinku z kariery Robertem Lewandowskim. Dziś zagramy sobie kolejkę 31 przeciwko Mainz. No i niestety w doliczonym czasie gry Roman Weidenfeller wpuszcza bramkę, a strzelcem tego gola był Alan Kardec. 90 praktycznie trzecia minuta, no niestety jeszcze tam widzimy, jeden z moich zawodników złapał kontuzję, tak więc myślę, że sędzia, najlepszym rozwiązaniem byłoby to, jeżeli sędzia by przerwał to maksy, no ale niestety mamy kolejny mecz Bayer Leverkusen. 40 minuta, Robert Lewandowski dostaje podanie od Mkhitaryana, no i nie zmarnował tego podania, pięknie strzelił praktycznie na pustą, można by powiedzieć, bramkę. Bramkarz był jeszcze jakby zapatrzony w Marco Reusa, no i kończymy to spotkanie 0-1. Bayer Leverkusen przegrywa z Borussią Dortmund. Kolejne spotkanie Hoffenheim kontra Borussia Dortmund, no i tutaj ładnie Mkhitaryan odgrywa do Roberta Lewandowskiego, a ten wbiega w pole karne, no i pokonuje Tima Wiese w 13 minucie już, tak więc naprawdę bardzo wcześnie Tim Wiese wpuszcza bramkę, 26 bramkę Roberta Lewandowskiego, no i Borussia Dortmund cieszy się z mistrzostwa, jakie zdobywa w tym meczu, ponieważ zespoły, które były za Borussią, nie zagroziłyby nawet Borussii, przed nami jeszcze jedno spotkanie, ale nawet nie zagroziłyby Borussii, tak więc Borussia świętuje to, że wygrywa Ligę Niemiecką, zostaje mistrzem Niemiec, naprawdę bardzo się cieszę. Roman Weidenfeller unosi tytuł, puchar, można by powiedzieć, że to jest taki talerz srebrny w górę. Kolejne spotkanie były klub Łukasza Piszczka, Hertha Berlin kontra Borussia Dortmund na Olympiastadion. 27 bramka, 22 minuta. Robert Lewandowski, lewar, wpisuje się po raz pierwszy na listę strzelców. Ustrzelił piękną bramkę angielską, która uderzyła o słupek. Kolejna bramka, 28 minuta. 28 bramka już w sezonie, podkręcone finezyjnie. No i niestety Janko w 61 minucie strzela bramkę na 2-1, jednak nic się nie dzieje, bo Robert Lewandowski strzelił jeszcze jedną bramkę, jak teraz tutaj możecie widzieć, jak teraz możecie to zauważyć, zwiódł obrońców, no i w ostatnim odcinku ustrzeliwuje hat-tricka, 29 bramka, Robert Lewandowski, 89 minuta, strzela hat-tricka przeciwko Hercie Berlin. Bardzo się cieszę, że Robert Lewandowski w ostatnich spotkaniach ustrzelił jedynego hat-tricka w tej karierze. Kolejne spotkanie, Deutscher Pokal, jest to puchar Deutscher Pokal. Robert Lewandowski wyrósł praktycznie z ziemi, tutaj dysponuje naprawdę ogromną prędkością, no i z lewej nogi pokonuje bramkarza Schalke Gelsenkirchen, czy jakoś tak. 34 bramka już łącznie w sezonie, 34 bramka łącznie licząc z pucharami, no i Borussia Dortmund świętuje drugi tytuł w odstępie paru tam chwil. No i ja wam dziękuję ogólnie za, że oglądaliście tą karierę. Trzymajcie się, do następnej kariery. Cześć!